Spyro. I was out here checking out my baby manta ray farm and those stupid Riptox have scared them all away. Let's race to see who can capture more of them before time runs out. Okay. Capture the baby manta rays? Bierzemy udział chyba w wyścigu jakimś. A tak, i musimy płaszczki łapać. Ej, to jest fajna minigierka. Ona mi przypomina strasznie ten lot przez pierścienie w Spyro 2 w poziomie Aquaria Towers. Musiałem przez chwilę pomyśleć. No, coś takiego. Trochę mi się to z tym skojarzyło. Fajnie. A, tam była ośmiornica, ja muszę te płaszczki. Ośmiornicy nie, ośmiornica B. W ogóle da się tu przyspieszyć? Kwadratem. Trochę tęsknię za Spyro 2 i za poziomem Aquaria Towers. Zresztą tam fajny soundtrack leci. I co? Cowabunga, dude! You got all of them in time, and they're safe and sound! Hey, it's Krishnamurti! Krishnamurti? Ooh. Wanna try capturing them again? Mógłbym spróbować raz jeszcze, ale nie wiem, czy dostanę wtedy ważkę za to. Spróbujmy. Okej. Okay. I co będzie? A myślałem, że jeszcze raz, nie? To tam niepotrzebnie. A, pal gumę. Niepotrzebnie traciłem czas w sumie, tak na dobrą sprawę. No i okej. Jesteśmy z powrotem zatem. 38% gry. Brakuje nam tylko już dwóch ważek. I będziemy mieli wszystko. Ładny poziom zrobimy na 100%. Będzie kolejny poziom wyczyszczony. Tylko teraz pytanie, gdzie ja zostawiłem klejnoty. I ważki dwie. Ale przyznam, że ze stanem zdrowia stoimy jak najbardziej na plus. To jest bardzo fajne. Bardzo mi się to podoba. Jak to się mówi, I like it. O, tam jeszcze musimy iść, widzicie? Tam jest ważka. Ha! Mówiłem, że coś tu kurde podejrzanie wygląda. Czy nie mówiłem? To jak nie mówiłem, to już wiecie, że mówiłem. Tylko jak tu się teraz tam dostać do góry, bo nie pamiętam. A, chyba muszę stąd wyjść. Muszę chyba iść tutaj i wtedy tam do góry się jakoś dostać. Rozumiem. Tu widzicie, trzeba się dostać. Dokładnie. O, tu mamy jeszcze przejście, właśnie. Tu na dole trzeba będzie headbash. To się brama odblokuje.
Tam klejnot jest na dole, unosi się w wodzie. Ale my jeszcze polecimy sobie tutaj. Tam ważka jest, widzicie? Kolejna, ostatnia zresztą. Dawaj, 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 dawaj. O, patrzcie na to, widzicie? No nie. No to głupie było. No szybciej mijaj, no szybciej, dawaj. Hey, it's Socrates. Sokrates, fajne imię. Ile nam brakuje klejnotów? Bo pojebie mnie zaraz. Co jest? Patrzcie, jak to się zbugowało trochę. 870 na 900. Jeszcze jedna ważka. Ile mamy procent gry? 39. Można i tak. Swoją drogą zapiszę sobie. Czemu by nie? Warto zapisywać sobie, bo jak nam się gra skraszuje, to przynajmniej mamy zapisane. Czekamy, aż nam power up przeleci. Tam na dole jeszcze mamy, widzicie? Tam mamy, kurde, niespodzianki na dole, które trzeba będzie ogarnąć. Homer z Simpsonów. Super. Mamy wszystkie ważki. Nadal nam brakuje klejnotów. Dziesięciu klejnotów nam brakuje. Już 40% jest. Pyk, pyk, pyk. To nawet jestem zadowolony z tego, że tak nam poszło. Jeszcze tylko 5 i będziemy mieli połowę ważek już z całej gry zebraną. Zebrane. Tylko pytanie, gdzie ja, kurde, zostawiłem te klejnoty teraz? Do jasnej ciasnej. Może tego typka jeszcze nie atakowałem. Atakowałem go. Kurde. Gdzie jest ten klejnot? No gdzie? Tam jest u góry, widzicie? Patrzcie. Tu jeszcze mnie nie było. Ten dupek u góry jest. Jest jakaś drabina, żeby się do niego tam dostać? Czyli od góry musimy. Dostaniemy się do niego u góry, do góry. No chyba, że on, już go atakowałem, no kurde.
No gdzie ten klejnot jest? Już chwytam się wszystkiego dosłownie. No ale już go atakowałem, znam go. No co jest grane? Gdzie ten klejnot? Gdzie jest ten klejnot? Ja wam powiem, nie wiem. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja zgubiłem. Gdzie ja zgubiłem ten klejnot? Gdzie ja go zgubiłem? Nie mam już pomysłów kompletnie. Byłem wszędzie. Gdzie się tylko dało. No nie ma go, po prostu nie ma. Dobra, wychodzimy stąd. Exit level. Dobra, jak nasz stan wygląda? 40%. 10 klejnotów nam brakuje, czyli tak naprawdę brakuje nam no dwóch albo jednej dziesiątki. 40% complete, 35/80. Uważam, że to jest dobry wynik. Dlatego sobie co zapiszemy. I stąd możemy już robić ewakuację. Nic tu po nas. Opuszczamy te tereny. Opuszczamy te tereny, dokładnie tak. Idziemy teraz do naszego posągu smoczego, żeby oddać kolejny artefakt, który znaleźliśmy w jednym z poziomów. W sumie to nawet w poprzednim to było dokładnie. Ale jesteśmy trochę wykokrzeni pod względem żyć. To mogę powiedzieć bez dwóch zdań. The magic of this sacred rune will grant you the power of wind shape. Nie wiem. Nie widziałem, żeby to coś nowego było. Bardziej mamy cały czas dalej to samo, więc... To może pójdźmy do tego misia i tam rozpocznijmy sobie next poziom. Bo już chyba będzie nas stać na to, żeby pójść do tego poziomu. Hooray! You did it! The swirly thingy is working! Step right in and it will take you up, up to the clouds! Try not to get dizzy! I did and almost lost my ham and sheep sandwich. Ha! Sheep? Did I say that?
ciekawostka do poziomu Cloud 9. Poziom ten jest łudząco podobny do poziomu Cloud Spires ze Spyro 3. Chyba mi się poziom skraszował. Aha. Świetnie. Super. Poziom mi się skraszował, moi drodzy. Muszę zastartować konsolę. Okej, moi drodzy, znajdujemy się teraz w poziomie bardzo mocno podobnym do Spyro 3. Ten też w tej, wiecie, świątyni w niebie. Niestety gra mi się skraszowała, więc musiałem zrestartować konsolę i teraz poziom ruszył. Aczkolwiek będziemy sobie tu zaraz kończyli tę sesję i sobie ten poziom ogarniemy w następnej. The Riptox have invaded our palace and sabotaged the machines powering our hourglass. Your electric breath would be perfect for powering the machines. No one around here can get any sleep. Can you help us? No, będziemy sobie zaraz kończyli i ten poziom po prostu już sobie ogarniemy w następnej sesji. Tylko sobie tu kawałeczek przejdziemy, żeby nie było, że coś tutaj ten, o, nowa umiejętność, będziemy mogli następną bramę sobie odblokować, super. Być może w przyszłej sesji, czyli w sesji numer 4 sobie już będziemy mogli ze stuprocentować kurcze pieczone. Zestuprocentować sobie będziemy mogli... No cały świat, główny hub, no nie? Ten jeden świat na całą grę. Cały czas mam jakieś dziwne wrażenie, że ten, że jeżeli chodzi o światy, huby, to miało być ich więcej, nie tylko jeden na całą grę. Tak mi się wydaje, ale jako że oni się pośpieszyli z tą gierką, to zrobili tylko jeden wielki hub na całą grę. A wydaje mi się, że nadal czegoś tu w tej gierce brakuje, zdecydowanie. Ogólnie soundtrackowo, jak i graficznie, ten poziom bardzo fajnie się prezentuje. Oj. Aż musiałem kichnąć z wrażenia. Cloud 9 się nazywa. Nie pamiętam, jak on się w oryginale nazywał w Spyro 3. Ale wiem, że jakoś miał swoją nazwę. Kurczę pieczone. Jeżeli chodzi o moje wspomnienia z tym poziomem, jak robiłem streama w 2018, wydaje mi się, że nie miałem z tym poziomem jakiegoś większego problemu. Ale to tak mi się może co jedynie wydawać. Umówmy się, że w sumie do jakiegoś najbliższego checkpointa dojdziemy. Może tak się umówmy, jeżeli chodzi o ten poziom. I wtedy zakończymy sesję. Już i tak my jesteśmy, w sumie nawet połowę gry już mamy. Można by powiedzieć, tak więc to już jest tylko kwestia... Nie wiem... Jutra, może pojutrze, jakoś skończymy sobie już nagrywanie tej gierki i będę miał na zapas... całego Spyro nagranego. W sumie też będę miał te wszystkie serie nagrane z tej całej mojej listy Let's Play. Więc będę mógł na spokojnie zabrać się za Sonica Frontier, który już tuż, tuż jest i czeka na mnie. Aż się za niego zabiorę. O, mamy najbliższy checkpoint, super. Ile mamy klejnotów zebranych? 156 na 800. LOL, ładnie. 4 poziomy nam zostały, nie licząc tego. Checkpoint? Checkpoint?
Chyba checkpoint nie ogarnął petardy. Najwyżej zaraz tutaj sam zapiszę, to sobie pozbiorę jeszcze trochę tych klejnotów, żeby już mieć to z głowy. Coś czuję, że z tego Spyro wyjdzie trochę odcinków. Być może długościowo to będzie drugi Spyro 3 Year of the Dragon na PS1. Ale w sumie w końcu realizuję coś, co miałem zrealizować w 2015 roku. Albo nie, czekajcie, w 17 miałem to zrealizować, bo w 17 planowałem nagrywać Enter the Dragonfly. I to jeszcze w tym swoim starym stylu. Planowałem to nagrywać. A jednak widzicie, się pozmieniało trochę. O, zebraliśmy coś, co mieliśmy do tego misia zebrać. Różdżkę bodajże. Oj, są te chmury z tego, ze Spyro Trójki. On chyba chciał właśnie tej różdżki, żeby mu dać. Zaraz mu damy. Tylko pozbieramy tutaj te klejnociki. ...2018 rok, o Jezu, to już mnie wtedy nie będzie. Jecha, piernicze. Tysiąc lat później dosłownie. Czyli jak mamy 2022 na chwilę obecną, to już byłby 3022. A to już dawno mnie nie będzie, czyli jeżeli ktoś będzie oglądał, jeżeli ktoś będzie to oglądał 100 lat później, tak więc witam w przyszłości. Ja to nagrywam 1000 lat temu. dobra, nieważne. Dobra, chodźmy tu, dajemy temu misiakowi. Thanks, Spyro. Now I can power up the swirly. Myślałem, że dostanę jakiegoś kurde Dragonfly'a, a tutaj dupa, nic nie dostałem. Zostałem okradziony ze swojego cennego czasu. No i teraz checkpoint się zapisał, elegancko. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem tą sesję. Dajcie znać, jak wam się podoba oglądanie Spyro, Enter the Dragonfly i tak dalej. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. A na grupie na Facebooku oraz na Discordzie się ze sobą integrujemy. Informuję was tam o odcinkach, co tam się u mnie ciekawego dzieje i tak dalej. A jeżeli nie daliście sobie dzwoneczka, to polecam wam, gdyż będziecie otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. A jeżeli nie dostajecie powiadomień, to na Instagramie będziecie je mieli, dlatego polecam zaobserwować, ponieważ tam was będę informował o nowych odcinkach i o różnych tam tego typu rzeczach. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Jutro chyba wrócę do tej gierki. Już chcę mieć to za sobą jak najszybciej. Na razie.